Dzień dobry, witam Was wszystkich, tych, którzy mnie znają, którzy mnie nie znają. Witam uczniów, witam nauczycieli, tych, którzy chcą obejrzeć. Wiecie, zastanawiam się, co ta sytuacja, czego nas uczy ta sytuacja, która się teraz pojawiła. I myślę, że to, nad czym od kilku lat tak szkoły się mocno koncentrują, kompetencje kluczowe. Kompetencje kluczowe, czyli... Nie reprodukcja i nie ilość wiedzy, ale umiejętność wprowadzenia w czyn tego wszystkiego, czego się uczymy. Nauka musi być kwit esencją, musi być czymś dotykalnym. Mamy dzisiaj sporo dzieci, sporo dorosłych ludzi z wyuczonym syndromem bezradności. To są ludzie, którzy mówią: I co teraz? Starczy zobaczyć wiadomości, nie wiem, jakieś reportaże. To jest przerażające. Ja myślę o czasach za kilka tygodni. Myślę o czasach, kiedy właśnie te kompetencje kluczowe staną się tak naprawdę kwitesencją nauczania. Do rzeczy. Ja chciałabym Wam pokazać taki pomysł na te dzieci, na tych uczniów, na ten um, odsetek naszej młodzieży, która uczy się inaczej. Nie tylko Poprzez wyobraźnię, nie tylko poprzez świetną pamięć słuchową i wzrokową, ale przede wszystkim przez zmysły. Nauczanie polisensoryczne ma być dzisiaj naszą taką no, potrzebą chwili. E, chciałabym pokazać teraz taki, taki scenariusz. Może nie tyle lekcji, ile też pewnego zadania domowego, które można by było w dzisiejszych warunkach zrealizować. Wiecie, spotkałam kilku znajomych gdzieś tam na, na Facebooku, oczywiście, bo nie w realu, wiadomo. I są to rodzice kilku, kilkuletnich dzieci, kilkunastoletnich, i mówią: Beata, co się dzieje. Co to ma być ta nauka online? Pełno zadań i tylko zadań, tylko odtwarzanie. Zarzucani jesteśmy z zadaniami e, właśnie jednego typu. Okej, okay, mówię sobie dobrze. Niech to będzie dla tej elity intelektualnej, dla tych dzieci, które tak lubią. Ale hello, to jest, nie wiem, parę procent, a co zresztą? I ja dla tej reszty dzisiaj zrobię takie zadanie. Ok? Pozwolicie? Spróbujmy. Przygotowałam tutaj sobie różne takie rzeczy. Tu mam moją prowizoryczną, yy, prowizoryczną yy, tablicę. Tutaj mam, oczywiście, materiały, czyli glutki. I zaczynamy. Temat. Jestem mamą, na przykład, dwunastolatka, i mamy taki temat. Nie wiem, czy dwunastolatka. Ja nie jestem yy, nauczycielem matematyki, ale myślę, że każdy z nas, Taki temat pod tytułem bryły musiał przerobić. O, mamy temat bryły, a w tej bryle bardzo interesująca figura, mianowicie sześcian. I teraz ach, mam, jestem nauczycielem i mówię, tak, moi drodzy, dzisiaj będziemy poznawać. Sześcian, budowę sześcianu. Cóż to jest za bryła? Jak sama nazwa wskazuje, składa się z sześciu ścian. Jako nauczyciel, dla którego to jest wszystko oczywiste i też dla pewnej grupy uczniów, podchodzę do tablicy, biorę kredę, bach, bach. I powstaje mi taka oto figura. Ładnie narysowałam, prawda? O, sześcian. Jest wszystko? Tak. Mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, na wszystko schowane. Widzimy przestrzennie, tworzymy. I teraz patrzę sobie na ucznia X, ucznia Y i ucznia Z, który już się wyłączył. Już gdzieś poszedł w świat Pokemonów, nie wiem, jakiś innych gierek, bo tam się wszystko rusza, tam coś dzieje. Moi kochani, zadanie domowe dla tych, którzy chcą doświadczyć sześcianu. Którzy chcą zobaczyć, jak to funkcjonuje. No tak. Święta Bożego Narodzenia się skończyły, ale ja mam pudełka. wiecie, że mam magiczne pudełka. Ja mam takie pudełka, w których różne fajne rzeczy mam. To jest pudełko na spaghetti. Oczywiście suche spaghetti, tak? Ale pudełko wielokrotnego użytku. Moi uczniowie wiedzą, że jak przychodziłam z takim pudełkiem, że będzie się działo. No i teraz, moi drodzy, proszę bardzo, co ja dzisiaj mam? Słuchajcie mnie. Budujemy sześcian. Mam do dyspozycji suchy makaron. Czy widać wyraźnie? Makaron? Makaron, tak. Do tego mam taki talerz. Widać czy nie widać? Nie widać za bardzo, co? Może na tym zielonym? O, widzicie, to są. Co to za makaron? Spaghetti. Jakiej długości jest ten makaron? Nie wiem, ale to nie jest ważne. Na razie. O, zobaczcie, złamał się. O to chodzi. Biorę następne. Biorę sobie piankę, lubicie? Takie pianki? One są niedobre, ja wiem, ale dzieci to ponoć lubią. E, wbijam piankę. Następnie biorę kolejny makaron. O, proszę bardzo. I w ten sposób powstaje mi pierwsza ściana sześcianu. Powolutku. A, wykorzystuję na razie różowe. Może być? Tak. Słuchajcie, trochę się denerwuję, wiecie, to jest moja mój debiut przed kamerą, więc musicie mi wybaczyć. E, potrzebowałabym tu pewno wsparcia, ale jakoś sobie poradzę. I teraz zobaczcie. Prawie już mam kwadrat, mówię prawie, bo to trochę musi, muszę po, y, poużywać sobie. Ja wiem, że są gotowe y, materiały, są gotowe y, tak zwane y, pomoce dydaktyczne. Ja nie chcę pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne to jest odtwórczość, odtwórcze działanie. Ja właśnie chcę czegoś innego. Zobaczcie, co tutaj mamy. Kolejna gąbeczka. Można sobie zjeść przy okazji, posmakować. Może za długo mi to wychodzi, ale słuchajcie, to są wszystko próby. I w ten oto sposób powstała mi pierwsza ściana. Pierwsza ściana sześciokąta. Ja nie mam tyle cierpliwości, co Wy, kochana młodzieży, co dzieciaczki, które mogą to zrobić. I teraz robimy, robimy sześcian. A Wasze zadanie będzie takie. Oblicz, ile metrów drutu będzie potrzebne na zbudowanie bryły, profesjonalnej bryły sześcianu, która będzie miała bok... Jeden, jeden z boków będzie wyglądał w ten sposób. Użyjcie do tego makaronu spaghetti. Nie macie makaronu spaghetti? To wymyślcie inny materiał. Może to też będzie ciekawe. Proszę bardzo. Chcę zobaczyć, jak powstanie sześcian. Obliczamy objętość. Hmm. Ile zmieści się do takiego do takiego właśnie sześcianu? Ile zmieści się? No na przykład czego? Macie jakiś pomysł? No właśnie. Ile może się zmieścić na przykład, hmm, może na słodko, czekoladki, może niekoniecznie. Hm, macie jakiś pomysł? Płatków kukurydzianych. No dobra. Troszkę poszalałam. Dobra, dobra, wystarczy. Moi drodzy, w tym idziemy w tym kierunku. Wymyślamy sześciany. Tworzymy wzory. Przechodzimy z tego na. Zadania, które mamy w tak zwanej szkole online, czyli zadania, które przysyłają nam nauczyciele do, do zrobienia. Kto to ma zrobić? Ci, którzy tego potrzebują, to nie dla wszystkich, ale chodzi mi o to, żeby wyłapać wszystkie te osoby, które takiego wsparcia potrzebują. Banalny przykład. Poczekajcie, mam coś jeszcze dla Was, ale to już w następnej odsłonie. Może pójdziemy do biologii. Uwielbiam biologię, więc jakiś temat z biologii, ale dla polonistów też się coś znajdzie. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Pa. pa.